Moi drodzy, właśnie zakończyliśmy 17 sezon Kuchennych Rewolucji, a to oznacza, że dzisiaj obejrzymy pierwszy odcinek 18 sezonu Kuchennych Rewolucji. Czy smakowało pani? Kotlecik ukochany. To dla pani Madzi musi być chociaż z jednego dania zadowolona. Dobra, zrób to dla mnie. Czułe zaklęcia nie wystarczą. Smakowało pani? Niech pani nie pyta, błagam panią. Pani widzi, że nie wiadłam. Pan nie ma smaku, pan nie wcoli, nie marynuje. To jest okropne. No ciężko mi jest się z tym zgodzić, że poświęciłem coś czemuś tyle lat i okazuje się, że nie umiem gotować. Garki są zapuszczone. Nie, ten jest stary po prostu. To dlaczego on tu jest? Szczerze wam powiem, że jeszcze nie doszedłem do siebie. Dawno nie zmiotło mnie z planszy tak jak w tamtym tygodniu. Ale już jest na tyle dobrze, że mogę wrócić do nagrywania. Mam nadzieję, że tam u was wszystko w porządku, jakoś się trzymacie, bo ja już nie chcę być w tym roku chory. I z takich mniejszych ogłoszeń, no to bardzo się cieszę, że tak pozytywnie przyjęliście szkołę na naszym kanale. I ta szkoła od czasu do czasu będzie się też pojawiała, ale myślę, że będziemy ją przeplatali z innymi programami. Ale dobra, dobra, nie ma co przedłużać, bierzcie coś do picia, bierzcie ulubione przekąski, no i co? Zaczynamy! Częstochowa. Najważniejsze w Polsce sanktuarium, a poza tym ponad 200-tysięczne miasto. Dlatego nigdy nie brakuje tu pielgrzymów albo spragnionych kulinarnych atrakcji mieszkańców. Restauracja Siesta swoje podwoje otwiera w dobrym punkcie, poblisko prowadzącej do klasztoru Alei Najświętszej Marii Panny. Darek prowadzi ją od 8 lat, zaś przy kuchni stoi jeszcze dłużej. Zawsze mnie zastanawia, jak są takie lokale w Kuchennych Rewolucjach, które naprawdę już długo istnieją, tak jak w tym przypadku, no, Siesta istnieje już 8 rok, to jest naprawdę szmat czasu. Zawsze mnie zastanawia, co tam idzie nie tak, że nagle potrzebują pomocy pani Magdy. To już jest po prostu zmęczenie materiału, czy faktycznie potrzebują takiego kopa, żeby ogarnąć, że się zatrzymali te parę lat temu. No od małego trzeba było sobie gotować samemu. Mama w pracy pracowała na nas czwórkę. No i od tego się tak wzięła miłość do gotowania. Z czasem gotowałem dla wszystkich w domu. Nic nie umiem w życiu robić oprócz gotowania. Ja się bawię kuchnią. Znaczy, uspokaja mnie zabawa po prostu. Uwielbiam to robić, ale mogę to robić na okrągło. Krótko mówiąc, siestę zrodziła szczera pasja. Ta restauracja jest wszystkim od 2010 roku. Wszystkim, co mam. A skoro ta restauracja istnieje 8 rok, to ten sezon był nagrywany w 2018 roku. Widzicie? Proszę bardzo, jednak te styki mi choroba nie przepaliła. Chociaż część na pewno, bo powiem wam, że nie pamiętam, kiedy miałem tak duże problemy z myśleniem. Tak, ten świat jest skonstruowany, że kasa jest ważna, nie? Więc no jak nie ma kasy, to jest źle, bo się nie płaci, a do rachunku, a do innych rzeczy. Wtedy jest problem, a to na życie nie ma. Dzisiaj nie poszalejemy na mieście. Mam jakiś tam swoją rzeszę klientów, ale no nie na tyle, żeby mi pozwalali przeżyć, nie? Przyjdzie parka na herbatkę i będziemy siedzieć do 23 za 8 zł. Z tego co tam widziałem na początku, to tą kartę też mają taką raczej typową polską. Wiadomo, za bardzo chyba się tam niczym nie wyróżniała, no ale to jest dość turystyczny punkt. No Częstochowa to tam przecież ludzie przyjeżdżają hordami, żeby robić te pielgrzymki i całą resztę. Więc raczej na brak klientów nie powinni narzekać. Nasz szef jest nerwowym człowiekiem, dużo przeklina. Ta restauracja jest takim jego sposobem na życie, więc on wkłada w to całe swoje serce. Jeśli coś nie wychodzi po jego myśli, no to się denerwuje. Myślę, że każdy z nas by tak miał. Mówi takie jedno brzydkie słowo i już mu wszystko odpuszcza. Ja nie znam kucharza spokojnego, który na kuchni spokojnie, jak jest ciśnienie, to trzeba jej spuścić, nie? W sumie powiem wam szczerze, że totalnie rozumiem. Ja jak pracowałem na kuchni, to o tyle dobrze mieliśmy, że mieliśmy takie pomieszczenie, które się nazywało mroźnia. I ono było w miarę dźwiękoszczelne, więc jak byłem podminowany, mogłem tam się zamknąć, wykrzyczeć i wrócić z uśmiechem do pracy. To naprawdę wyzwalało człowieka. Jestem w Częstochowie, niedaleko sanktuarium na Jasnej Górze, które odwiedza setki tysięcy wiernych. Nie wiem, dlaczego to miejsce nie cieszy się sympatią i poprosiło mnie o pomoc. Ktoś wam rozwalił drzwi? Dzień dobry. Dzień dobry. Kelnerki kryją się jak księżniczki za grubymi murami zamku. No a co mają robić, jak tam gości nie ma póki co, no? To chyba dobrze, że tam normalnie stoją, a nie od razu osaczają gościa, który wchodzi. I tak jak się rozglądam, to ten wystrój chyba nie jest aż taki zły. W sensie wygląda to całkiem dobrze. Herbatę poproszę, dobrze? Oczywiście. Menu przykuwa uwagę. Wciąga jak najlepsza powieść. Oby z happy endem. Proszę bardzo.
czy już mogę przyjąć zamówienie? Dobrze, co to jest arancinella siciliana? To są kuleczki ryżowe z nadzieniem ragu. O, proszę arancin. O, czegoś takiego chyba nigdy nie jadłem. To może być dość ciekawa pozycja. I wydaje mi się być też dość trudna do zrobienia. Wiecie, żeby ta cała forma się tak nie rozwaliła. Jest serowa z kluseczkami mięsnymi. Co to jest? Jaki ser? Zupka serowa to jest sekret naszego szefa kuchni. Aha, rozumiem. Aby to nie były serki topione. Ja poproszę jeszcze devolaja. I kacze udo w sosie żurawinowym. Czy to wszystko? Tak, dziękuję bardzo. Szczerze wam powiem, że jakbym się zapytał kelnerki o jakiś skład danej potrawy, a kelnerka mi powiedziała, że to jest sekret szefa kuchni, to chyba bym się nie zdecydował. No a co z jakimiś alergenami czy tego typu rzeczami? Wiadomo, jak ktoś usłyszy, że jest sekretny składnik, to od razu to pobudza wyobraźnię, co to może być, no i może wzbudzić większe zainteresowanie, oczywiście, że tak. Ale ja bym się chyba wycofał. Czekadełko, proszę bardzo. To jest bruschetta, takie czekadełko nasze. Ale to jest obraz, które podaje. Tak. Dobrze, dziękuję. Są częstochowskie ryny, jest i częstochowska bruschetta. Z włoską bruschettą niekoniecznie mająca coś wspólnego. Dużo cebuli. Tutaj w ogóle Włosi nie używają, jeśli chodzi o tego typu danie. No chcieli dobrze z tym czekadełkiem i wyszło źle, no. Ale i tak duży plus za to, że w ogóle czekadełko jest. Tak jak teraz wydaje mi się to normą w większości lokali, tak w 2008 roku raczej niekoniecznie. Czy smakowało pani? Spoko. Pierwsza krytyka, zaraz będzie jeszcze gorzej. W przypadku arancini tłumaczyć się będzie trudno. To przepis z Sycylii i po sycylijsku powinien smakować. Oj, spokojnie, to tak naprawdę było takie zerowe danie, bo ono nawet nie było zamówione, dobra? Pani Magda chciała coś innego. Ale jakaś frytanga. Lecz może to olej stary jak Syrakuzy i smakować będzie równie szacownie. To jest niedobre. No, to jest nie ragu, tylko to jest bolognese w środku. Do środka ciepło nie doszło i smak w związku z tym też się nie rozwinął. No dobra, tego to ja już chyba nie obronię. Ale powiem wam szczerze, że tak się zastanawiałem, czy to nie będzie przypadkiem zimne w środku, bo ten pan tam na kuchni dość grubą warstwę klepał dookoła. No, jeszcze mamy kilka pozycji do spróbowania. Jakimiś pulpetami mięsnymi, tak? A gdzie te pulpety mięsne? Serem to nie pachnie. Też czuję, że jakiś topiony tu się roztopił. Sztuczności, sztuczności, aż śmierdzi tym serkiem. Tajemnica szefa kuchni. Lepiej, żeby została tajemnicą, bo nie jest jadalna. No przecież to jest po prostu mózg tysiąc. Powiedz komuś, że używasz tajnego składnika tylko po to, żeby on myślał, że to jest jakieś fiubździło, nie wiadomo co, a to tak naprawdę po prostu serek topiony. Nie no, jak dla mnie punkt tutaj dla właściciela. Kotlet devolaj z serem i szpinakiem, proszę. To też było we fryturze? Tak. To ja poproszę na maśle. Dobrze. To jest kurcze, bardzo delikatne. Więc nie należy zabijać jego smaku byle gównem. Pani Magda prosi o usmażenie devolaja na maśle. Ale ja nie mam klarowanego masła. Nie mamy. Niestety nie mamy masła klarownego. Ale to się robi. Okej, to przekażę. Na maśle się smaży. Już pal licho z tym masłem, serio, ale dlaczego on jest przekrojony? Przecież w devolaju o to chodzi, że jak go przekrajasz, to to masełko tak strzela na wszystkie strony. A tu zabrali tą frajdę z jedzenia. A w czym to było smażone? To było w piecu robione. O, cud boski, jedna jedyna rzecz. A gdzie jest żurawina? Jest żurawina? Sos żurawinowy, który podajemy osobno. To jest to? Tak. Mogę prosić o żurawinę normalną? Oczywiście. Proszę bardzo, żurawina. Ten sos żurawinowy wygląda jakby wzięli żurawinę, dolali trochę wody i trochę oleju. W każdym razie nie wygląda zbyt apetycznie. Galaretka żurawinowa, ale żurawina? Sos blady i rzadki, żurawina nijaka. Co na to kaczka? Czy się broni? Kaczka soli nie widziała. Tragedia. To miejsce jest po prostu niesmaczne.
Zobaczcie, jaka jest wiórowata, jaka jest sucha, to znaczy, że musiała być zamrożona albo w wakuum. No to chyba już powoli zaczynamy rozumieć, dlaczego tam nie ma ludzi, nie? Ale patrzcie, te wszystkie dania wyglądają całkiem nieźle, jak się je podaje, a w smaku są nijakie. I widzicie, nie wszystko złote, co się świeci. No, ja mam powiedzonka na każdy temat. Dziękuję. Smakowała pani? Niech pani nie pyta, błagam panią. Pani widzi, że nie wiadłam. Paczka pani ma, gdzie nie smakowała. Ale co nie smakowało? Jest przepieczona, mało solna. 10 godzin solanki widocznie za mało. No chyba, że to zła solanka była. Dewolaj, proszę bardzo. Od kiedy dewolaja się otwiera? Podajemy w ten sposób, ponieważ podajemy go ze szpinakiem. Pierwszy raz widzę dewolaja, który jest otwarty i tak naprawdę nie ma niespodzianki. No dokładnie. O Jezus, co by się stało? No dokładnie o tym mówiłem, no nie ma tego takiego, wiecie, wow, nie masz okazji, żeby się ubrudzić tym jedzeniem, no. To nie zmienia faktu, że może smakować bardzo dobrze. Nic nie jest słone, nic nie jest zamarynowane, a kurczaka do dewolaja przedtem się marnuje, żeby nie był taki mdły. A szpinak przeprawiony czosnkiem, czyli praktycznie szpinak zjada smak kurczaka, ogólnie dania nie ma. Dziękuję, starczy na dziś. Spoko, no Jezu, jak się czegoś nauczy więcej, może będę lepszym kucharzem. Przeżyję. Na pewno pan przeżyje, proszę się nie martwić. Te pierwsze dni są zwykle dość ciężkie. Szczególnie jeżeli mówimy o pierwszych odcinkach kolejnych sezonów. Jeszcze 3 dni przed nami, wszystko się może zdarzyć. Tu jest po prostu przerost formy nad treścią. Forma jest, treści brak. Wymyślił tak dziwną koncepcję kuchni, gdzie nie ma ani dobrej kuchni włoskiej, ani dobrej kuchni polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A księżniczki znów zamknięte w swojej murowanej wieży. A tutaj pan narrator coś tak mocno się czepia tych kelnerek. No, co one mają tam robić, no? Jak nie ma ludzi, no to co, no? Nie, no wiadomo, no, mogłyby na przykład posprzątać, powycierać, okej. Okay. Ale co, jeżeli to już jest zrobione? Dzień dobry. Co to ma być? Udawanie, że się gotuje, czy nie. Zapomniał pan, jak się gotuje? Nie udawanie. Nie, skąd nie te złe nawyki? Nie wiem. Ale ma, wie pan, że pan je ma? No wczoraj sobie zdałem sprawę. A wcześniej pan o tym nie wiedział? Czułem, że coś musi być nie tak, nie? Dlatego... Ja nie mówię tego złośliwie. Ale to ja wiem. Jest niedobre. No. Pan nie ma smaku, pan nie wcoli, nie marynuje. To jest okropne. Tak sobie teraz pomyślałem, że skoro ten pan gotuje 8 lat w tym miejscu, a w życiu to jeszcze więcej, to musi być całkiem niezły cios, jak ktoś z ulicy przychodzi i nagle tak bardzo krytykuje jego kuchnię. To o co panu chodzi? Czy pan chce tylko zarobić pieniądze, czy pan chce naprawdę dobrze karmić ludzi? Jakby mi chodzi o pieniądze, to mnie tu już dawno nie było. No to poświęcenie? Dlaczego pan, to jest naprawdę bardzo niedobre, to nie jest złe, to jest bardzo, bardzo niedobre. Nie wiem, pierwszy raz opinię taką słyszę o mojej kuchni. Wie pan, w Polsce zawsze mówią, że pysznie wychodzą i nie wracają. No ciężko mi się z tym zgodzić, że poświęciłem coś czemuś tyle lat i okazuje się, że nie umiem gotować, nie no. To co pani Magda powiedziała, to niestety trochę prawda, no. I tutaj nawet ja jestem winny, bo nawet jak mi coś nie smakuje w restauracji i przychodzi kelnerka i się pyta, czy wszystko jest w porządku, to mi jest po prostu głupio powiedzieć, że nie, że mi to totalnie nie smakowało. Tylko po prostu płacę, wychodzę i już tam nie wracam. Tutaj pretensjonalny, przepiękny kamienie zniszczone okropną farbą. Wymyślone jakieś cegły, nie wiadomo po co. Pan się starał, tylko że pan ani nie ma gustu, ani smaku. I mam problem, jak z tego wyjść, żeby pan zapamiętał, o co chodzi. Ja mam pomysł. Pan zrobi prawdziwego dewolaja bez tych szpinaków i różnych rzeczy. I chyba pan ma koleżankę na kuchni, która też gotuje. Niech ona też go zrobi. Dobra. Prawdziwy dewolaj, żeby tak siknął, że po prostu będę musiała mieć tu fartuch. Nie, nie zrobię tego. Nie wykorzystam słów, które pani Magda teraz powiedziała, do stworzenia jakiegokolwiek żartu. Nie, nie zrobię, ale kusi. Dłużej była w tłuszczu? Nie musiałam nawet szpinak zrobić. Bez szpinaku, jak widać, znów nie mogło się obejść. Szefa. No, nic nie poszło. Mhm. Tu jest, u niej jest. Popłynęło masło, tu nic nie popłynęło. Pusta wnętrza. Czyli nie umiemy robić dewolaja. No nie umiem. Na to wychodzi. To jest ze mną nie tak. Ale faktycznie, no, nie oszukujmy się. Dewolaj powinien strzelać i koniec. I już. Chyba, że zamiast masła jest ser, no to wtedy co innego. Pierwszy raz robiłam z masłem.
Ale twój dewolaj ma dobry smak, nie jest przesolony, nie ma za dużo czosnku. Jest naprawdę bardzo dobry, jest dobrze wnute mięso. To jest niejadalne. To jest suche, przesolone i czosnkowe. Kropka. Darek, dzieje się. No, dużo. Ale może spróbujesz, żebyś wiedział, że to... O co chodzi? Nie no, ja myślę, że ten pan raczej już wiele razy próbował swoich dań i gdyby ogarnął, że coś jest nie tak, to by to zmienił. Chociaż kto wie, wszystko może się zdarzyć. Gota. Zobacz swój. Spoko. Pieniek jest pieprzony i tu i to. Najpierw go trzeba sparzyć, a dopiero później smażyć. No. Rozumiesz? Suchy. Suchy, niesmaczny, nienapalony. Moje gratulacje, droga pani. No są pewne zasady, które się stosuje. Ty ich nie znasz, a stosujesz klasyki. Gdybyś odszedł od klasyków, to może miałbyś szansę wygrać. Ale jakby odszedł od klasyków i zacząłby robić fast foody, to pani Magda by powiedziała, że teraz wszyscy robią fast foody dookoła i nikt nie robi klasyków. Po prostu stawiam dychę, żeby tak było. Dobra, odstawmy teraz te rozmowy, już wiemy, w czym jest problem. Zobaczmy, jak kuchnia wygląda. Paniki są brudne. To się myje, prawda? Myje się, czy się nie myje? To nie jest tylko w jednym. Jezus, to jest po prostu jakaś oaza. Widzi pan to? Jak gówno. Ja widzę. Zegarki są zapuszczone. No ja już wam nie chciałem mówić, ale już tego pierwszego dnia, jak tam pokazywali jakieś urywki na kuchni, ja wam tutaj to powycinałem, żebyście mogli mieć takie odczucie jak pani Magda podczas testowania tych wszystkich dań i oglądania tego. Ale tam na kuchni już tego pierwszego dnia te garnki były bardzo pozużywane. A teraz jak widzimy jest bliska, to jest jeszcze gorzej. Ja rozumiem, że na mój przykład pan to mył i to bardzo ciężko zrobić, ale nie da się ukryć, że jest to brudne. Że na tym gotujemy, tak? Czy pan zawsze tak zapala garnki? Nie, ten jest stary po prostu. To dlaczego on tu jest? Nie wiem. Dlaczego jest taki garnek? O! Dlaczego? Ta kratka do tych ostrzy, aż się lepi. No, nie umyliście tej kratki. No i pan dotknie to. Wiem. No syf, kiła i mogiła. No ja tutaj nie mam nic na obronę, jeżeli chodzi o syf na kuchni. To jest kuźwa 18 sezon, naprawdę mieli już masę odcinków, żeby zobaczyć, jak kuchnia powinna wyglądać. A jak nie, to wtedy już był internet, można było sobie wyszukać. Prosiłem je wyrzucić. Kurwa, nie, to trzeba umyć! Nie, po prostu miałem, pani Magdo, problem z kuchenką. Dopiero nauczyłem się ją rozkręcać, żeby ją tam wyczyścić. Ale ona mnie kopciła bardzo. Nie, to mnie interesuje, pan to podaje. Nie mnie. Dobra, skończyłam. Było szało. Ja nie w tym syfie, to siedzieć nie będę. Myliście ją, kurwa. Kasper ją mył. No właśnie, tak umył, nie? Halo! Jest jakieś mydło, żeby myć łapy? To jest w ogóle szambo. Może niech pani Magda już po prostu tam nie zwiedza tych pomieszczeń. No, słuchajcie, załoga ma co robić przez najbliższą noc. Ale i tak wydaje mi się, że bywało już gorzej. Chciałam poznać właściciela, no to poznałam. Jest bez motywacji i bez pasji. Jak mu dać siłę? Oto jest pytanie. Restauracja jest to bardzo angażujące zajęcie i Darek musi znaleźć sobie jakąś odskocznię. Dzień dobry. Poproszę pana Darka. Dobry. No to robimy drugą rundę rozmów. Może tym razem pójdzie trochę lepiej. Co ci dodaje siłę? O czym ty myślisz, jak tu jesteś? Nie ma gości, nie ma gości, nie ma gości. Niech będą, niech będą, niech będą. No wściekam się. No i kombinuję z daniami. Bawię się. No ale jak kombinujesz, bo tam kombinacji specjalnych to nie widziałam. Masz jakieś takie danie, że wszyscy mówią, wow, tylko u niego? No ale nie mogę powiedzieć, bo znowu się pani zdenerwuje. No co? No na dobroje przychodzą. Co mają zrobić? Tu nic więcej nie ma. Tu nie masz kierunku i to jest największy ból. Tu nie ma nic, na czym się zatrzymać. No jeżeli ten suchy dewolaj to jest najlepsze danie, to trochę tak słabo. Chociaż tam wspominali o tym, że dużo osób na tą zupę serową, czy co to tam było, przychodzą. Z tym tajnym składnikiem. Z czego ty się cieszysz najbardziej w życiu? Co cię cieszy? Teraz masz możliwość złotej rybki. Ja jestem złota rybka. Słucham, jakie masz jedno życzenie? Żeby ta restauracja wyszła, żeby żyła. To nie jest dobre życzenie. Samo tak nie wyjdzie, bo ta rybka nie umie tak. Nie? Czego byś sobie życzył? Ja znam słowo, które powinieneś powiedzieć. Dostaniesz wtedy piątkę. Nie wiem.
Oświecenia, oświecenia. W życiu bym tak nie powiedział. Ja bym pewnie powiedział coś w stylu pieniądze, żeby zdrowie było, żeby interes szedł, ale oświecenie? W sumie jak go oświeci, to będzie wiedział co robić, więc no ma to jakiś sens, tak? Którą część Polski najbardziej lubisz? Góry. Uwielbiam chodzić po górach. A co jest w górach? Jedzonko dobre. Nie, ty siedź, ja lubię jak ty siedzisz. Tu będą góry. Super. Czyli mamy góralską gospodę. Nazwa gospoda Kwaśnica. O kurczę, ale przypadek, że akurat właściciel lubi góry i będzie miał górską knajpę. Nie no, tak serio, to raczej nie jest przypadek, bo tam pewnie jakoś z rozmów poza kamerami to wyszło, że Rzemek lubi góry i w sumie moglibyśmy zrobić góralską knajpę. No ale i tak w sumie fajnie, że robią to, co właściciel chce. Na pewno spowoduje to to, że bardziej się zaangażuje w ten biznes. Będą tu kwiaty, będą tu parzenice, będzie tu oszczędnie, ale kolorowo i wesoło. W związku z tym na początek będzie krakowiaca i górale sałatka, potem będzie kwaśnica z górą ziemniaków utupanych ze skwarkami, a potem będzie macany schab. Pomacacie, pomacacie, pomaserujecie, powsadzacie tu i tam, będzie O Boże, ten odcinek naprawdę testuje mój poziom żartu. Ale ja się nie dam tak łatwo sprowokować, nie tym razem. No i wiecie, mamy trzeci dzień, a co za tym idzie, musimy zrobić jakąś integrację. A w tym wypadku wydaje mi się, że naprawdę mamy fajną integrację. Darek, oto Dominik. Niech on wzbudzi w tobie siły witalne, żebyś ty czuł się silny i przydatny do wszystkiego. Bardzo proszę, Dominiku, przekazuję ci Darka. A ja się stąd miksuję, bo ja mam za dużo siły, jeszcze was rozwalę. Cześć. Witam cię bardzo serdecznie. Zaczniemy sobie od rozgrzewki. Przyszedłeś tu po to, żeby poprawić swoją wydolność, żeby poprawić w ogóle całą pracę swojego organizmu. Zrzucimy przy okazji troszkę brzuszka. Już wam tłumaczę, dlaczego akurat wybrali siłownię. Tam na samym początku ten właściciel mówił, że czasami lubi sobie wybuchnąć i że trzeba jakoś rozładować emocje. No a gdzie indziej lepiej rozładować emocje niż na siłowni? Także mi się wydaje, że jeżeli chłop załapie bakcyla do tego, żeby sobie ćwiczyć, to dużo łatwiej będzie mu kontrolować te emocje. Chciałabym, aby ten trening pobudził go do ciężkiej pracy. Góry coraz bliżej Częstochowy. Mam nadzieję, że kuchnia góralska będzie cieszyła się dużym powodzeniem. Ole! Dzień dobry. No już jest ładnie, jest jak to ładnie. Tak się zrobiło lekko. Gdy na salach dopieszczane będą szczegóły, w kuchni prace rozpoczną się niemal od zera. No, fartuszek jest, pani Magda jest gotowa. Możemy iść do laboratorium. Ciąg za wajchę, krąg. Nie tę, tamtą drugą. Jak dziecko z śpioszki. Najlepsze pieczenie, jakie może być. Karkówka będzie się nazywała macana, bo żeby ona była smaczna, trzeba ją tak jak w masarni wymasować ziołami. Czarnuszką, tymiankiem, kminkiem, cebulą, czosnkiem. Jak jest taka wymacana i leży całą noc w tym wszystkim, potem ją chowamy do worka, ale ponieważ ma być rumiana, chrupiąca i fajna, to słonina wędzona na wierzchu dodaje tylko uroku, zważywszy, że jest to kuchnia góralska. No i proszę, mamy kolejną złotą radę od pani Magdy Gessler. Dawno tego nie było, nie? Ale spokojnie, myślę, że do tego wrócimy. Wielka sztuka w tym, by utrzymać słoiki na tacach, zanim zostaną porwane przez mieszkańców Częstochowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałyśmy panie zaprosić do restauracji Siesta, to znaczy... W niej się restauracji Siesta, teraz po kuchennych rewolucjach pani Magdy Gessler. Nazywa się Gospoda Kwaśnica. Spróbuj. Chcesz? Dobra. Bardzo ładna promocja, naprawdę. Super to wygląda. Przepięknie przystrojone słoiczki. Ja myślę, że jak nie lubię kwaśnicy, tak bym spróbował i pewnie bym poszedł do lokalu. Tylko troszkę mało tej zupy tam w tych słoiczkach, nie? Tak mogli troszkę więcej dolać. Ostra musztarda rosyjska. Olej słonecznikowy. Ocet winny. Aż nagle pojawiają się problemy. Spoko, worki się rozwaliły. Co się stało? Rozwaliły się. I się przepaliły. Tu też pęk jeden już widzę, drugi też.
No to cześć, była cześć. Wysoka temperatura i nie wytrzymały. No. Co wy gadacie, że się zjarało mięcho? A to chyba miało być główne danie, więc co z tym teraz zrobić? Pani Magda w sumie majonez jako tako ratowała w poprzednich odcinkach, ale takiego mięsa chyba się już nie da. Przykryj to srebrnym papierem, masz? Mam. I włóż do piekarnika. Kurwa, już cebula. No i widzisz, ja pierdolę. Nie, to już nie ma co robić, to jest do wrzucenia. Darek. Kuchnia to jest 15 oczu dookoła głowy. Po prostu cały czas trzeba wszystko sprawdzać. Nie można się koncentrować na jednej rzeczy, a jeżeli ty zapominasz, to musisz komuś dać tą odpowiedzialność. Ty nie masz ludzi w pracy. No cóż, nie zawsze może być tak kolorowo, nie? No ale spokojnie, pani Magda zaraz wyciągnie różdżkę magiczną i wszystko będzie naprawione. Z cebulą tam w sumie już żaden problem, bo po prostu się zrobi nową, to raczej długo się nie będzie podsmażało, ale z tym mięsem to w sumie nie wiem, co zrobią. Dawna siesta to już teraz gospoda kwaśnica. Niewyraźne zasłony zastąpiły nowe, w kwiaty jak z chust eleganckich góralek. Ciemne krzesła są odtąd jasne, a stoły nakryte w bezpretensjonalny sposób. Ceglane ściany przykryły deski, a na nich malowane parzenice. Nie wiedzieć kiedy miejsce bez wyrazu nabrało mocnego, góralskiego charakteru. Czy to poprzednie miejsce faktycznie było takie bez wyrazu? Słuchajcie, ja naprawdę uważam, że ten poprzedni wystrój był ładny. To wszystko się w miarę tam kleiło, wyglądało to schludnie. No ale cóż, rewolucja to rewolucja, trzeba było wszystko pozmieniać. Ten nowy wystrój jest dla mnie troszkę zbyt pstrokaty, ale ja mam problem po prostu z taką mieszaniną wzorów i kolorów, bo od razu mi się w oczach miesza. Aczkolwiek rozumiem, że ma to nawiązywać do góralskich tradycji, więc no jak najbardziej jest to raczej zachowane. Także w skali takich naszych kuchennych rewolucji dałbym taką mocną szósteczkę temu nowemu wystrojowi. A jak waszym zdaniem, bardziej wam się podobał wystrój przed czy po kuchennych rewolucjach? Pierwsze wrażenia powinni mieć pozytywne. Już sama nazwa zasugerowała, że knajpa jest góralska. Wchodzę do lokalu, do środka, patrzę, no przeniosłem się dosłownie w góry. Tam, gdzie nigdy nie mam czasu jechać, to one przyjechały do nas. No i kelnerki bardzo fajnie, tak samo. Brane, ładnie to wszystko gra ze sobą. Pora na sałatkę nazwaną przez Magdę Gessler Krakowiacy i Górale. Jak widać, ludziom się to podoba, to jest najważniejsze. Byleby tylko po kuchennych rewolucjach też tak mówili i dalej przychodzili. Jeżeli chodzi o kwaśnicę, myślę, że nigdy nie był takiej dobrej. Bardzo kwaśna, ostra, ziemniaczki przepyszne, bardzo dobre żeberko. Jak na kwaśnicę przystało, bardzo kwaśna, ale bardzo dobra. Porcja ogromna, niespodzianka, to mięsko pod spodem, rewelacyjne, rozpływało się w ustach. No i patrzcie, z kucharza, który nie potrafił używać przypraw, mamy teraz kucharza, który robi super góralską kuchnię. Jak tak oglądam te kuchenne rewolucje, to zaczynam odnosić wrażenie, że sam bym spróbować w kuchni. Wszystko po prostu zależy od dobrego nauczyciela. Ja świadomie wchodziłem w to, co się ma dziać i zależy mi, bo to jest całe moje życie, nie? Więc... Ale wiem, że dzięki pomocy pani Magdy teraz może być tylko trudniej, ale ciężej, trudniej, ale już z górki. No. Mam swoją intuicję i Darek jeszcze się musi dużo nauczyć, aby umieć prowadzić swoją restaurację. Dobrze, moi drodzy, to jest ten magiczny moment, w którym robimy szybki przeskok w czasie o parę tygodni, żeby zobaczyć, czy no, ta restauracja dalej trzyma taki poziom jak w dniu kolacji. Dla was to tylko parę sekund, a dla restauracji to kupa czasu. Ale żeby nie było tak nudno, zostawiam wam krótki film o languście. Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem. Z powrotem w Częstochowie. Ciekawa jestem, czy Darka oświeciło i wreszcie poczuje prawdziwy smak góralskiej kuchni. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wam idzie? Dzień dobry, bardzo dobrze. Nikt w to nie wierzył, że się udało, tak? Dokładnie. Co się stało z włosami pani Magdy Gessler? Dlaczego one są tak klepnięte? Przecież one zawsze muszą być takie, wiecie, napuszone. No to jest wizytówka pani Magdy, co tu się stało? Przyjdą najlepiej. I kwaśnica, karkówka. No zaczniemy od sałaty. Dobrze. Ja może kwaśnicę, no i karkówkę. Czy to wszystko dla pani? Ładna karta. Dziękujemy. Elegancka karta, piękny, świeży chleb,
już na dzień dobry pachnie sukcesem. O. Sałatka, proszę bardzo. Wszyscy zjadają całość? Przeważnie tak. Nie wiem, no odnoszę wrażenie, jakby to nie była pani maga, tylko ktoś podstawiony, no. A to tylko zmiana w fryzurze, a tak wielka różnica. No ale dobra, wracając do samego dania, faktycznie ogromna porcja, ale to się ceni. Jeszcze żeby tylko dobrze smakowało i wszystko będzie pięknie. Brakuje trochę winegretu ostrego z octu jabłkowego. Po prostu brakuje, jest strasznie słodka, a góry są słone i ostre. Kwaśnica powinna być za to odpowiednio kwaśna. Dla porządnej gospody to być albo nie być. To prawdziwa góralska kwaśnica. No, po niedopracowanej sałatce mamy dobrą kwaśnicę. Także póki co mamy takie 1-1. Ale tak szczerze wam powiem, że myślę, że raczej wszystko będzie w porządku. No cóż, jak ktoś przyjdzie na pielgrzymkę do Częstochowy, przejdzie 40 km, to zasługuje na takie danie. Jest pyszne. Wszystko w nim jest tak, jak powinno być. Sos chrzanowy jest genialny. Ta ma karkówka dobrze wymacana czombrem. Ole, proszę państwa. Zapraszam właściciela. Wychodzi na to, moi drodzy, że mamy kolejną udaną rewolucję. To dobry początek nowego sezonu. Znaczy, nowego. Dla nas nowego, bo to jest pierwszy odcinek 18, tak? A myślałam, że ci się nie uda. A co się nie uda? Nie pamiętasz, jak się ciebie czepiałam o wszystko? Oj tam, troszeczkę. Dostałeś dobrą lekcję życia. No, fajną, tak? Pozytywną. A teraz jak? Super, jest. Moje rady się sprawdzają, nie? Sprawdzają się. Tak? A wiesz, że kwaśnica ma być taka kwaśna, bo jest najlepsza w Polsce? Wiem i tego trzymam. Przepyszne te ziemniaki z macaną wieprzowiną. W zasadzie wszystko było pyszne. No ale popatrzcie na tego właściciela, jakiś taki spokojniejszy, uśmiechnięty, nie jest aż tak bardzo zestresowany. Naprawdę wygląda na to, że te rewolucje mu dużo pomogły. Brawo! Poza sałatą, która jest sknocona, bo ci ostypek ucieka z chleba do sałaty, ma być duży ostypek krojony i ma się wtopić w grzankę. Czyli ma mieć dużo więcej tłuszczu, bo ten jest za chudy. Spoko, ci cieszę. Ale ogólnie rzecz biorąc, tak dobrej kuchni góralskiej nie jadłam w ogóle. Podlecę. Po prostu prawdziwe góralskie jedzenie jest to. Dziękuję. I to gulale mnie zabiją, ale muszą jechać do Częstochowy. No brawo, no mamy kolejny udany lokal. Teraz tylko ciekawe, czy to miejsce dalej funkcjonuje. No nie ma co ukrywać, minęło naprawdę dużo lat od publikacji tego programu. Jak widać, w Częstochowie zdarzają się cuda i mamy ambasadę góralskiego smaku. Moi drodzy, i tym pozytywnym akcentem zbliżamy się do zakończenia naszego odcinka, ale zanim do tego przejdziemy, sprawdźmy, jak gospoda kwaśnica w Częstochowie ma się dzisiaj. I słuchajcie, to miejsce dalej funkcjonuje i to bardzo dobrze. Mają 4,4 gwiazdki na 5 i prawie 3100 opinii. To naprawdę brzmi jak dobra restauracja po kuchennych rewolucjach. Nie pozostaje mi nic innego, jak pogratulować właścicielowi sukcesu, no i życzyć ich jak najwięcej. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że wszystkie linki do moich socjali, jak i do pełnego odcinka znajdziecie w opisie filmu, także zachęcam do zapoznania się. A jeżeli ty dotarłeś do tego momentu filmu, szybko wpisz w komentarzu kwaśnica. Niech się inni zastanawiają, o co chodzi. A ja już teraz ci bardzo dziękuję za to, że tu ze mną jesteś. No i co? To chyba na tyle. Pamiętajcie, że co złego to nie ja. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się i cześć. A, PS. W kolejnych rewolucjach robimy food trucka. Może być ciekawie.